29.11.2016 rok. Test Garrett Ad Pro. Tryb standardowy. Na dole mamy monetkę. Sprawdzimy, co się dzieje. Jak widzimy, wszystko jest ok. Teraz sprawdzimy pinpointer. Też wszystko jest ok. Teraz przejdziemy na tryb Pro Zero. Namierzymy monetkę. Też widzimy, że wszystko jest ok. Przejdziemy z powrotem na tryb standardowy. Teraz sprawdzimy, czy wykrywacz nie wzbudza się. Jak widzimy, nie wzbudza się. Jeszcze raz namierzymy monetkę. Ostatnia część testu. Teraz sprawdzimy, czy wykrywacz jest wodoszczelny. Tak jak nas zapewniał producent. Zanurzamy wykrywacz. Wykrywacz jest cały czas włożony, wanna wody. A do 3 metrów, ale niestety nie mam warunków do tego, żeby to zweryfikować. I tak jak widzimy, wykrywacz cały czas działa.